Zapraszamy na górski podcast 8a.pl. Witamy na kolejnym podcaście 8a i 8akademii.pl. Dzisiaj gościmy Wojtka Kłapcie z firmy Pajak. Cześć. Cześć. Wojtek jest największym chyba specjalistą, którego możemy zapytać o rzeczy związane z materiałem używanym do produkcji kurtek i śpiworów oraz o puch. Wojtek, co jest lepsze, puch czy sztuczna ocieplina? Jako ekspert to powiem jak wszyscy eksperci, to zależy. Problem jest taki, że to naprawdę zależy od tego, które parametry chcemy ze sobą porównać. Jeśli chodzi tylko i wyłącznie o termikę, bezwzględnie lepszy będzie puch. Jeśli chodzi o zachowanie w kontakcie z wodą, czas oddychania, czas chnięcia, tu już bardzo dużo zależy od tego, jaką ocieplinę porównamy z jakim puchem. Nagrywamy ten podcast na krakowskim festiwalu górskim. Jesteśmy tutaj w pokoju prasowym, więc jeżeli nam będzie przeszkadzał, to bardzo przepraszamy, ale przewija się tutaj dużo ludzi. Jeżeli chodzi o puch i sztuczną ocieplinę, to oczywiście puch jest cieplejszy, jak sam powiedziałeś, natomiast dla wielu naszych klientów ważne jest to, jak zachowuje się puch i sztuczna ocieplina przy kontakcie z wilgocią, czyli w momencie, w którym ubieramy to pod kurtkę czy na zewnątrz i uprawiamy jakąś aktywność, czyli zapacamy się. W tym momencie puch sprawdza się słabo. To jest trochę bardziej złożone, jak zwykle. Jest parę aspektów, które trzeba rozważyć, ale generalnie, po pierwsze, cokolwiek jest puchate, czyli zajmuje objętość i w związku z powyższym zawiera dużą ilość nieruszającego się powietrza, które to powietrze jest izolatorem, czyli tak naprawdę to powietrze nas grzeje, a nie ta ocieplina czy ten puch. Żadne z nich nie lubi, jak woda jest w środku. I to nawet nie dlatego, że coś się dzieje z tym, a bardziej dlatego, że woda odbiera i przenosi potężne ilości energii, dlatego wodę wykorzystujemy na przykład w elektrociepłowniach czy do chłodzenia reaktorów atomowych. W związku z powyższym sytuacja jest następująca. Jeżeli są to aktywności, gdzie tej wody jest dużo i ona jest w stanie płynnym, bo to jest najgorsze, co może być, czyli na przykład wspinaczka lodowa, tam jak najbardziej sztuczny puch jest najlepszym, co może być. Jeżeli te aktywności są związane z mniejszą ilością wydzielania wody, tu już jest to bardzo indywidualna cecha i naprawdę bardzo ciężko porównać ze sobą produkty. Jeżeli z drugiej strony mówimy o zastosowaniach w rejonach bardzo zimnych, tam tak naprawdę nie mamy już wyboru. Znaczy do pewnego momentu możemy sobie wybierać, ale jeżeli ktoś mówi o Himalajach zimą na przykład, nie ma alternatywy żadnej. Kiedyś słyszałem takie porównanie, że można na przykład na biegunie używać śpiworów syntetycznych, tylko jest jeden problem, że ten śpiwór będzie ważył tyle, co zdechły osioł. Czyli te ociepliny będzie musiało być bardzo dużo, żeby użyć, ale polarnicy używają jednak tej sztucznej ociepliny, ponieważ nie są w stanie wysuszyć w ciągu dnia wilgoci, która gromadziła się w nocy. Wszystko się zgadza pod warunkiem, że mamy lata 70. Od tego czasu trochę minęło. Generalnie jest tak, tu warto by powiedzieć, jak są zrobione produkty i to nie tylko puchowe, ale ocieplane. Tak naprawdę mamy jakby dwie szkoły ich robienia, dwie metody ich robienia i obie są obarczone pewnym błędem i jako klienci albo jako producenci musimy świadomie wybierać, które zło nam odpowiada. To jest trochę tak jak z samochodami. Albo możemy kupić sobie auto na tory i pojedziemy nim bardzo szybko, albo kupujemy sobie ciągnik rolniczy i wjedziemy nim właściwie wszędzie. No i pytanie, które chcemy? Jedno i drugie może być w kolorze czerwonym, jedno i drugie może mieć zawrotne pojemności silnika, ale nadaje się do zupełnie czego innego. Dlaczego mówiłem, że wszystko ok, ale w latach 70? Dlatego, że nastąpił kolosalny postęp, jeśli chodzi o tkaniny i jeśli chodzi o ociepliny i same procesy obróbki tych ociepli. Generalnie dwie błędne szkoły, które nie ma tej poprawnej, polegają na tym, że wrogiem jest woda i ta woda może pochodzić z dwóch stron. Albo od czynników zewnętrznych, opady atmosferyczne, mokry śnieg, położenie się w kałuży, odpryski lodu, albo może pochodzić od nas. Im bardziej się będziemy zabezpieczali przed jedną, tym bardziej wskazujemy się na drugą. W wypadku polarników najlepszym rozwiązaniem tak naprawdę i to stosowanym już w tej chwili, to jest też rozwiązanie, które stosuje się w Himalajach, zwłaszcza zimowych. To są konstrukcje oparte faktycznie na prawdziwym puchu naturalnym, natomiast robione w ten sposób, że zewnętrzna tkanina w ogóle nie zabezpiecza przed przemakaniem, czyli nie jest to ani tkanina powlekana, ani nie jest to tkanina membranowa, a na zewnątrz mamy drugi zewnętrzny śpiwór, który jest śpiworem syntetycznym. W pewnym momencie punkt rosy, czyli punkt, w którym wykrapla nam się para wodna z naszego potu, przesuwamy do syntetyka. Wewnętrzna strona najbardziej zewnętrznej warstwy, tam będzie się wykraplała para wodna z naszego potu. A to, co zyskujemy, to zewnętrzną powłokę tego syntetyka możemy zrobić całkowicie nieprzemakalną. Efekt jest taki, że ten śpiwór cały czas będzie sech, dopóki jesteśmy w środku. Jeżeli będziemy mieli kurtkę tak zrobioną, to jeżeli ta kurtka nam przymoknie doszczętnie, także to będzie mokry kompres, szmata, do niczego się nie nadaje, to przez czas, jaki jest potrzebny do spokojnego wypicia latte, jeżeli nie zdejmiemy tej kurtki,
ta kurtka wyschnie na nas. To jest mniej więcej 20 minut. Jest to szokujące, ale tak to działa. No właśnie taką mam linę. Natomiast nie wszystkie produkty są tak tworzone. Bardzo dużo jest produktów tworzonych odwrotnie, czyli zabezpieczamy się przed wodą z zewnątrz. Te produkty wtedy właśnie mają problem z wysuszeniem, sprawiają problemy na długotrwałych wyprawach, w sensie każda kolejna noc w tym produkcie jest gorsza. W tym pierwszym rozwiązaniu każda noc jest tak samo dobra jak ta pierwsza. To skupmy się może w takim razie już na puchu i na produktach zawierających puch. Lepszy jest puch kaczy czy gęsi? Lepszy jest puch gęsi, dlatego że jesteśmy w stanie uzyskać go wyższe parametry. Dochodzi tam też parę innych czynników, dłuższa żywotność, mniejsze problemy przy obróbce tego puchu, przy przygotowywaniu go, ale jakby klientów to mało interesuje, znaczy ma mały wpływ na to, co odczuwa klient. To jest trochę tak jak bardziej akademickie rozważania. Wyższe parametry otrzymamy zawsze z puchu gęsiego. O tych parametrach porozmawiamy. Podaje się ich kilka, znaczy dwa tak naprawdę przy produktach puchowych. Pierwszy to jest QI. O co chodzi? Więc tak, nie QI, tylko poprawna nazwa powinna być QIN, czyli cubic inches, i tu mówimy o calach sześciennych. Żeby wiedzieć, o czym mówi ten parametr, spróbować to sobie wyobrazić. Badanie polega na tym. Obracamy się oczywiście w systemie imperialnym niestety, albowiem organizacja tworząca standardy dla puchu, najbardziej licząca się na świecie, jest zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych i oni robią te wszystkie dziwne jednostki. Mamy cylinder o średnicy jednej stopy, dla ułatwienia to jest pi razy drzwi, 33 cm. Wkładamy tam jedną uncję puchu, czyli 28 gram, i na to nakładamy od góry taką pokryweczkę, która jest odważniczkiem, która sobie powoli opada, ściska nam po prostu ten puch. Czekamy do momentu, w którym ten ruch w dół pokryweczki ustanie, wtedy włączamy stoper, odczekujemy 2 minuty i po ustaniu tych 2 minut odczytujemy, ile cali sześciennych zajęła ta jedna uncja puchu. W związku z czym mamy taki parametr, który mówi nam o tym, jak bardzo dużo objętości z jednostki masy możemy uzyskać, a przypominam, że to, co nas grzeje, to nie jest puch sam w sobie, on jest tak naprawdę zbędny. Chodzi tylko o to, żeby było jak najwięcej nieruszającego się powietrza. Jeżeli mamy coś bardzo lekkiego, co zajmuje bardzo dużo objętość i unieruchamia nam to powietrze, to chcemy tego... Kolejnym parametrem ważnym jest stosunek puchu do pierza. To jest akurat bardzo oczywiste, czyli czym więcej jest puchu, tym produkt jest cieplejszy, ma wyższy stopień termiki. Jaki jest idealny stosunek puchu do pierza? Nie ma takiego. Czy generalnie jest tak, fajnie było właściwie zadać sobie pytanie, po co to pierze? To pierze tam jest tylko dlatego, że surowiec, który jest otrzymywany przez zakłady przygotowujące puch dla firm produkujących odzież puchową, sprzęt puchowy, to jest mieszanka pierza, czyli piórek z puchem. I uwaga, puchu nie mylimy z piórami. Znaczy jest to pewna specyficzna forma pióra, ale nie jest to to samo, nie jest to kawałek pióra, tylko jest to zupełnie inny element. On jest całkowicie trójwymiarowy i nie przypomina niczego, co widać w świecie żywym. Może trochę wygląda jak niedmuchnięty dmuchawiec. O, ten sposób. To jest cała taka przestrzenna kuleczka. No i teraz tak. Proces sortowania polega na tym, że mamy cylinder, u dołu mamy wiatraczek, wrzucamy tam partię wybranego puchu, a właściwie mieszanki puchowo-pierzowej. I to, co wylatuje nam najwyżej, to jest najlepszej jakości puch. Im bardziej się posuwamy w dół, tym to jest gorszej jakości. Tu trzeba zaznaczyć, że taka wiejnia, to nie w kij dmuchał, bo to całkiem konkretna jest rzecz. 6 metrów miały wiejnie w latach 90. wysokości. Obecnie, jeżeli ktoś nie ma wiejni 18-metrowej, to my w ogóle nie rozmawiamy z takim kimś, bo to nie ma sensu. Oczywiście trochę się to oszukuje, dzieli się te wiejnie na 3 części, każda ma po 7 metrów i w sumie sumarycznie daje to nam te 18, ujmując straty. Da się to tak zrobić, natomiast trzeba pamiętać, że to i tak zajmuje sporo miejsca, a to musi być miejsce, gdzie jest stała wilgotność i stała temperatura, a to rodzi pewne koszty. No i niestety im lepszy puch, tym potem się okazuje, że ta cena rośnie astronomicznie i w pewnym momencie wykładniczo prawie, że. Puchy stosowane przemysłowo w naszej branży, czyli w outdoorze, to jest od 70 do 30, czyli 70% puchu, 30% piórek. Po 95 do 5 czasem rzadko w dwie firmy na świecie mają coś takiego. 97 do 3. Istnieje coś takiego jak puch 100% i to się robi ręcznie pęsetką, ale kilogram takiego puchu w zeszłym roku kosztował $2000 i to się już nie zapina finansowo. Jak myśmy liczyli, ile by kosztował taki śpiwór z puchem 100%, to musicie się liczyć z ceną około 14 000 zł za śpiwór. Niekoniecznie by to był najlepiej sprzedający się produkt. W takim razie, czym różni się tania kurtka puchowa od tej wyprodukowanej przez firmę spółki premium? Przede wszystkim mamy mniej problemów w czasie użytkowania tego produktu i druga rzecz, dużo dłuższa żywotność tego produktu. Takie naprawdę wysokiej jakości kurtki puchowe z polskim puchem, bo tu jeszcze trzeba zaznaczyć, że najbardziej taki premium jest polski puch, bo tylko w Polsce występuje gęś odmiany W31. Taka normalna nazwa dla ludzi to jest gęś biała kołucka. 98% gęsi hodowanych w naszym kraju to jest to i jak z niebieskim laserem nam nie wyszło i z grafenem poszło średnio, tak jeśli chodzi o ten puch, to jesteśmy potentatem, w sensie nikt nie ma tego ptaka w hodowli. Zresztą niektóre firmy się chwalą tym, że w najwyższym, najbardziej wyśrubowanym modelu mają polski puch. I żywotność takich kurtek jest liczona nie w
pojedynczych latach, a tak, kilkanaście lat to powinno wytrzymać. I to z intensywnym, systematycznym praniem tego tak mniej więcej 2-3 razy do roku co najmniej. Przy śpiworach producenci podają, ile gram puchu jest w produkcie. Przy kurtkach nie ma takiej informacji. A ostatnio klienci zaczęli nas się właśnie pytać. Z pewnością uważają, że skoro taka informacja znajduje się przy śpiworze, to powinno być również przy kurtce. Dlaczego producenci nie podają wagi puchu w kurtce? Znaczy, generalnie podawanie wagi puchu w produkcie z punktu widzenia klienta nie powinno mieć sensu w ogóle, jeżeli by te produkty były robione tak, jakby to wypadało robić. W śpiworach mamy dosyć specyficzną sytuację i dlatego tam podawana jest niejednokrotnie waga puchu, bo część śpiworów na rynku jest badana według normy N13537, czyli obecnie ISO 23537. To jest ta sama norma, tylko jedna jest w systemie europejskim, druga jest w systemie międzynarodowym. I tak badane jest 50 parę, a 60% śpiworów dostępnych na rynku europejskim. Cała reszta jest badana według testów polowych, tylko pytanie, ile osób prowadzących testy polowe, jeśli ty byś był na przykład moim testerem, ja bym ci dał śpiwór i ty byś mi go przetestował i trafił na temperaturę minus 12 stopni na wyjeździe, wróciłbyś, powiedział: Wojtek, bardzo fajny śpiwór, do minus 15 jest. Strachuję od tego, w jaki sposób to zgadnąłeś, no ale tak ci się udało. Ja 2 lata później bym wpadł na genialny pomysł, że przecież ja tam schrzaniłem taką patkę przy zamku i to trzeba było powiększyć tam i zmienić kształt i to było cieplejsze, byłyby mniejsze straty ciepła. Dałbym ci ten sam śpiwór, ty byś pojechał gdzieś, gdzie będzie powiedzmy minus 17 stopni i co, wrócisz i powiesz 15,5? Bez testów laboratoryjnych nie jesteśmy w stanie ustalić temperatury śpiwora, a niestety sporo firm podaje. Stąd podaje się wagę tego puchu, żeby jakoś zaznaczyć, jak te śpiwory różnią się od siebie. To jest całkowicie bez sensu, bo nie mówiąc o konstrukcji, nie jesteśmy nic w stanie powiedzieć o śpiworze. Przez to, że te śpiwory to jest tak, jakbyś porównywał samochody w kolorze czerwonym i próbował na podstawie kształtu karoserii zgadnąć, który jest szybszy. No sorry, ale to tak nie zadziała. W odzieży klienci z automatu, ponieważ tam są wagi, to tu też by się spodziewali, że wagi. No i wiadomo, że jak kurtka będzie miała 2 razy więcej puchu, to będzie 2 razy cieplejsza. I na to dobry sprzedawca powinien odpowiedzieć pytaniem, a jakim cudem tam się znajdzie 2 razy więcej powietrza? No bo nikt go tam nie wpompuje. Stąd rozmawialiśmy właśnie przed chwilką o tych parametrach, czyli prężystość puchu na przykład. Tak, generalnie jeszcze wtrącając się, bardzo prosty sposób na rozpoznanie cieplejszej kurtki to jest, zwłaszcza w konstrukcji, gdzie kurtka jest szyta na przestrzał, znalezienie kurtki, gdzie jest jak największa odległość między poszczególnymi przeszyciami, w sensie jak największe komory. Bo ta komora automatycznie, wtedy będzie sens włożyć tam troszeczkę więcej puchu, żeby ona się bardziej wypełniła. Natomiast tak naprawdę dobrze zrobiony produkt puchowy powinien tego puchu mieć stosunkowo mało. Zresztą najcieplejszy śpiwór na świecie obecnie ma w środku raptem kilogram puchu, gdzie są śpiwory puchowe, które mają 3 kg puchu i nie są tak ciepłe. A oprócz puchu ważnym elementem kurtki jest materiał zewnętrzny. Czym charakteryzuje się dobry materiał zewnętrzny w kurtce i śpiworze? Tutaj taka rada, nie patrzcie na marki, bo można się dziwić, w sensie marki nie samych produktów, a marki samych tkanin. Nie wiem, czy wiecie, większość kurtek, śpiworów, jakie macacie w gdziekolwiek sklepach, czy u kogoś w domu, oglądając sprzęt, przechwalając się sprzętem, to są tkaniny, które produkuje Toyota. Ta sama, która produkuje te samochody i ta sama, która jest właścicielem większości szpitali w Indiach. Oni mają takie podejście, że chcą być jak Rolls-Royce, ale nie jak Rolls-Royce w samochodach, tylko jak Rolls-Royce silniki lotnicze. Czyli bez względu na to, czy lecisz Boeingiem, czy Airbusem, lecisz na silnikach Rolls-Royce'a i oni robią tak samo. Nie mają żadnej marki własnej, a zamawiający mówią, no wymyślcie sobie brand i sobie go tak zróbcie. Dlatego rozsądniejszym jest patrzenie na skład surowcowy, który obligatoryjnie nie musi być drukowany na metce i generalnie stopniowanie jest takie, że po pierwsze poliamid, jak już jest poliamid i przy nim jakieś cyferki, na przykład 6,6, o to bardzo, bardzo zacnie. Po poliamidzie mamy poliestry, no i jak to jest poliester, to już tak średnio. No jako ciekawostka, to oczywiście bardzo często jak kupujecie super produkt, to może się okazać, że zewnętrzna tkanina jest turbo super świetna, no ale podszewka to jest najtańszy poliester i tam potrafi na przykład Primalot wyłazić przez tą podszewkę i to robią naprawdę bardzo dobre zachodnie marki. Czy użycie materiału zewnętrznego z membraną jest dobrym pomysłem przy śpiworze? To jest tak na dwoje babka wróżyła. Znaczy, tak jak wcześniej mówiłem, mamy te dwie szkoły robienia produktów puchowych i obie są błędne. Teraz tak, jeśli miałbym komuś doradzać, to taki śpiwór bardzo dobrze się sprawdzi, w sensie sprawdzi się lepiej od innych alternatywnych konstrukcji, tylko na krótkich wyjazdach, albo aż na krótkich wyjazdach. Jeżeli jeździsz na krótkie wyjazdy, 2-3 noce, jak najbardziej dla ciebie.
Jeżeli lubisz spać w kałuży wody prawie, że w sensie nie masz możliwości znalezienia suchego miejsca i są to krótkie wyjazdy, najlepsze co może być. Natomiast jeżeli rozważasz wyjazdy dłuższe, najrozsądniej by było wybrać coś, co nie ma tej membrany i najlepiej nie ma tkaniny powlekanej, czyli będzie oddychało jak głupie, do tego stopnia, że nie będziesz w stanie podać parametru tej oddychalności, bo norma badania oddychalności wygląda tak, jak wygląda. I wtedy stosujesz taki produkt z zewnętrznym śpiworem syntetycznym, przesuwasz sobie punkt rosy, masz dwie pieczenie na jednym ogniu. To są rozwiązania, które zostały opracowane na przykład dla polskiego gromu swego czasu przez nas. Działa to świetnie i taki system jest super lekki, sprawdza się w każdych warunkach, sprawdza się w jaskiniach na przykład, gdzie jeszcze do niedawna mówiono, że śpiwór pochowy w jaskiniach to nie ma szans. A nagle się okazuje, że robiąc konstrukcję taką hybrydową, wkładając jedno w drugie, działa to świetnie. Dlaczego nie warto kupować czegoś, co jest takie dwa w jednym, że masz od razu syntetyka w środku? Ano dlatego, że ten syntetyk jest dużo mniej żywotny niż śpiwór puchowy. I po kilku latach użytkowania budzisz się z tym, że ta część puchowa jest świetna, a ta część syntetyczna już się do niczego nie nadaje. A szkoda wyrzucać produkt. Lepiej jednak to zapewnić sobie dwoma rzeczami. I takim pewnym rozwiązaniem jest kupienie sobie bardzo dobrego śpiwora puchowego i kupienie tak naprawdę najtańszego syntetyka, jaki znajdziecie, bo ten syntetyk będzie miał za zadanie tylko przesunąć punkt rosy, nic więcej na dobrą sprawę. No tak, ale to mówisz o rozwiązaniu, w którym raczej jesteś stacjonarnie w bazie dla klientów, którzy chodzą z namiotem czy... A nieprawda. Tak, no, zajmuje to dużo miejsca w plecaku. Nie do końca. Znaczy myśmy we współpracy z Kamilą Kielar, która jest naszą dziewczyną robiącą rzeczy niesamowite, gdzie po prostu ona ma większe jaja niż wszyscy w firmie. Jak się patrzy, co ona robi, to jest szacun. Kamila, szacun. My dla niej zrobiliśmy specjalny taki zestaw śpiworowy, gdzie śpiwór syntetyczny był dopinany, ale ten śpiwór syntetyczny był z najcieńszą ociepliną syntetyczną, jaką nam się udało znaleźć. Właśnie tylko po to, żeby jej przesunąć punkt rosy. Tu trzeba nadmienić, że to był śpiwór, który był używany w czasie podróży kajakiem, gdzie ona tym kajakiem zrobiła prawie 300 mil morskich, więc kawał drogi. I wylądowała w lesie, który się zachowuje jak las tropikalny, tylko jest dużo, dużo zimniej. No i cały czas było właśnie tam co zrobić. Albo targać syntetyka takiego zimowego, który no, nie da rady, albo wziąć rozwiązanie hybrydowe. Ona jest w tym rozwiązaniu tak zakochana, że w tej chwili na kolejną wyprawę też wzięła dokładnie to samo, więc sprawdziło się świetnie. W takim razie przy kurtkach puchowych użycie membrany to jest dosyć też rzadkie rozwiązanie, zresztą w śpiworach tak samo. Bardzo rzadko w ofertach sklepów można spotkać śpiwór z membraną. W kurtkach jest łatwiej, a to są takie kurtki, które są określane jako stanowiskowe, czyli kiedy się wspinamy, ubieramy taką kurtkę na siebie, jesteśmy zabezpieczeni przed wodą czy śniegiem. Tutaj jest to bardziej popularne rozwiązanie, czyli w takim razie one też się sprawdzi na krótszych wspinaczkach, jedno- dwudniowych, a na dłuższych... Znaczy ona się tak naprawdę bardzo dobrze sprawdzi tam, gdzie tego ruchu będzie mało. W sensie nie będziesz się mocno pociął w tym, nie? Ona będzie wtedy działała wyśmienicie. Dodatkowo będziesz miał zysk jeszcze energetyczny z tego, że ta woda, która ci się tam będzie wykraplała pod tą membraną, a będzie się wykraplała, nie będziesz tracił tej energii. W związku z powyższym, dopóki ją będziesz miał w miarę suchą, ona będzie fajnie działała, ale też no, na bardzo długo wspinaczkę to bym tego nie polecał, albo bym sugerował od czasu do czasu ubierz ją na lewo. Żeby miała szansę wyschnąć. Tu jeszcze trzeba o jednej rzeczy pamiętać, że membrany z chęcią oddychają, naprawdę one by chciały, tylko muszą zaistnieć warunki fizyczne, żeby one oddychały. To jest membrany w butach na przykład, służą po to, żeby te buty przede wszystkim nie przemokły. Jakby tą membranę z tego buta wyciąć, to ten but by oddychał dużo bardziej. I teraz, żeby membrana oddychała, musi być... Znaczy najlepiej było, jak była różnica ciśnienia, różnica wilgotności, różnica temperatury. Różnicy ciśnienia nie mamy, bo mamy ciśnienie atmosferyczne po obu stronach. Różnicy temperatury mamy pod warunkiem, że ta membrana jest stosunkowo blisko ciała. Im dalej od ciała, tym ten parametr nam zaczyna lecieć na łeb, na szyję. No i mamy różnicę wilgotności. O ile jesteśmy w odkrytym terenie, to tą różnicę wilgotności mamy. O tyle w przypadku śpiworów właśnie dzieje się tak, że leżymy w namiocie, kuchamy do tego namiotu i nagle mamy wilgotną po jednej i po drugiej stronie. I ta membrana by skręciła, ale nie ma warunku fizycznych. To jest trochę tak, jak na przykład klienci potrafią narzekać na to, że jak idą w membranowej kurtce w czasie deszczu, mają wrażenie, że ona słabo oddycha. To od razu informacja, ona by chciała dobrze oddychać, tylko ta woda, która po niej spływa, nie oddycha w ogóle. I dopóki nie namówicie tej wody, żeby oddychała, to ta membrana w kurtce nie zacznie. Bardzo trudno oddychalność, jeżeli wilgotność na zewnątrz jest 100%. Znaczy czasem bardzo łatwo, żeby oddychało wtedy w drugą stronę, bo te membrany nie są jednokierunkowe, one w dwie strony i przykład, jak się idzie w tropikalnym deszczu, tą membrana
bardzo świetnie oddycha do wewnątrz. Kolejną kwestią, którą chciałem poruszyć, jest wychodzenie puchu z kurtki. Czasami klienci zgłaszają taki problem, że po zakupie są zaniepokojeni tym, że wychodzi puch. Jest to rzecz normalna, że pewna część czegoś wyjdzie z kurtki. No właśnie, co wychodzi? Tu z powrotem wracamy do tego, co jest w środku. Czyli tak, w środku mamy po pierwsze puch, który bardzo chcemy tam mieć. Po drugie mamy pierze, które niekoniecznie chcemy tam mieć. Po trzecie mamy tam jeszcze parę innych rzeczy. Mianowicie tak, potrafimy mieć tam pył z procesów obróbki puchu, który jest niepożądany. Potrafimy mieć tam coś, co się nazywa odloty puchowe. I odloty puchowe to jest coś takiego, że jak weźmiemy sobie takiego pojedynczego puszka, to on ma coś, co się nazywa promyczkami. To są takie cieniutkie, delikatne, futrzate włoski jakby. I one się potrafią urwać. I teraz tak, im czystszy puch kupi producent, bez tych wszystkich dodatków, tym mniejszy problem będzie z tym, że będą wychodziły na przykład te odloty puchowe. Te odloty puchowe bardzo często wychodzą w momencie, kiedy siadamy, zginamy się gwałtownie, wykonujemy jakieś takie ruchy, wsiadamy do auta na przykład i się tam rozsiadamy w tym fotelu. To one pod ciśnieniem są po prostu przedmuchiwane przez szwy. Tam, gdzie przechodzi nitka, tam mamy małą dziurkę i to będzie tam przechodziło. Jak ktoś ma czarną, welurową tapicerkę, to to pięknie tam wychodzi potem, bo widać wszystko, a to z reguły śnieżno-białe jest. I to rodzi pewne problemy i obawy. Tego będzie wychodziło na początku trochę więcej, potem mniej, jeżeli to jest produkt wysokiej jakości. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że na przykład bardzo dużo firm, tych, które nie używają super jakości puchów, kupują tańszy surowiec i niekoniecznie definiują wszystkie parametry, bo wy, słuchacze, znacie parametrów 2. Ja jak zamawiam puch, muszę ich określić 5, jeżeli chcę zrobić dobrze firmie. Oczywiście, że mogę zamówić na podstawie tylko 2, tylko wtedy muszę się liczyć z tym, że ktoś zacznie po drugiej stronie kombinować, że może jakby dać trochę lepszy puch i dosypać trochę śmieci, to finansowo wyjdzie im taniej, a ja płacę za kilogram. Stąd biorą się właśnie tego typu problemy. Generalnie im wyższy jakości produkt, tym mniej tego będzie wychodziło. Oprócz odlotów puchowych, to co jeszcze może się zdarzyć, że wyjdzie, to że wychodzą pióra. To jest niestety zjawisko normalne ze względu na strukturę budowy pióra, bo pióro ma coś, co się nazywa stosinką. To jest ta centralna, sztywna część. Jeżeli ona się obróci prostopadle do tkaniny i w tym momencie dynamicznie zostanie to naciśnięte, to jest igiełka. Ona po prostu przekuje materiał. No, chyba, że zaczniemy robić produkty puchowe z takich wojskowych, ciężkich odmian Gore-Texów, to wtedy nie przekuje, ale tak to niestety się zdarzy. I teraz ważna rzecz. Tego piórka, które tam próbuje wyjść, nie wyciągacie, bo to nie ma sensu, bo tych piórek tam i tak jest kilkaset, albo nawet w gorszych produktach kilka tysięcy, więc jak liczycie na to, że to wyjdzie 3 i potem nie, to się mylicie. Bezpieczniej to wciągnąć do środka, położyć płasko i to się robi po prostu chwytając przez materiał do pióreczka. Kolejna kwestia, o którą pytają się bardzo często klienci. Jeżeli śpiwór jest produkowany na wzrost 180 cm, tak to określa producent, to czy ten rozmiar będzie odpowiedni dla osoby o wzroście 180 cm? Tak, te 180 jest punktem granicznym, tak naprawdę ten punkt graniczny jest mniej więcej centymetr więcej, no ale jak już ma ktoś 183 albo tak jak ja 187 cm, to miałem raz nieprzyjemność spać w piwoże, który był właśnie do 180 i marzła mi grdyka, bo dokładnie on się tam kończył trochę niżej niż powinien. Ale na pewno jeżeli ktoś ma 1,78 m, nie powinien kupować piwora na 1,95 m. Tak, nie ma to najmniejszego sensu. Wiem, że na niektórych forach i niektórzy ludzie mówią, że z własnego doświadczenia, że lepiej dłuższy śpiwór, bo można tam wrzucić jakieś rzeczy i one wyschną, ale mamy coś takiego, co się nazywa fizyka i ona jest złośliwa i ona zawsze działa na złość i nie tak, jakbyśmy chcieli. I ta fizyka powoduje tak, im mniejsze pole powierzchni zewnętrznej, tym mniejsze straty termiczne. W związku z powyższym taki optymalny śpiwór tak naprawdę z punktu widzenia fizyki to byłby śpiwór w kształcie kuli bez otworu i zamka błyskawicznego. Niestety tak się nie da, ale jeżeli macie wybór i jesteście niższego wzrostu, to kupujcie sobie śpiwór na wasz wzrost, będzie wam cieplej. No to kurtka puchowa. W takim razie też powinna być dopasowana, nie powinna być luźna, nie powinien to być o rozmiar większa, bo wtedy będzie miała więcej izolację pomiędzy kurtką a ciałem. Kupowanie dużej kurtki ma sens pod warunkiem, że rozważasz to, że pod nią będzie druga kurtka, ta dopasowana właśnie. Ale tak na serio, im mniej warstw będzie pomiędzy waszą skórą a kurtką puchową, tym lepiej będzie ona spełniała swoje właściwości. To samo ze śpiworem. Lepiej do śpiwora wejść w mniejszej ilości odzieży niż strasznie mocno ubranym. Zgadza się. Bardzo trzeba uważać przede wszystkim na rzeczy, które zawierają membranę lub istnieje podejrzenie, że zawierają membranę lub tkaniny powlekane tak zwane. Da się wykazać laboratoryjnie, że w przypadku kurtek na przykład, a większy zysk termiczny jest z ubrania polara na kurtkę niż pod kurtkę. Co prawda polar ubrany na kurtkę puchową wygląda idiotycznie, ale czuć różnicę. I to czuć różnicę nie tak, że bierzecie i wczytujecie się w parametry tabelki i zestawienia, tylko fizycznie grzbietem jest wam po prostu lepiej. Jak przechowywać produkty puchowe? Wszystkie produkty wysokopuszyste
Dotyczy to syntetyków, wszystkich ociepleń naturalnych, wszystko co ma w środku to powietrze, po to, żeby to powietrze nam się nie ruszało, warto przechowywać w stanie rozkompresowanym. Czyli nie ściskamy tego i tak dalej, tylko albo sobie to delikatnie gdzieś leży w jakimś woreczku siatkowym i tam nie jest ściśnięte, albo sobie wisi. I teraz ważna rzecz, nie wieszajcie śpiworów puchowych na pół przez wieszak, bo robicie krzywdę tym śpiworom. Wieszajcie je za takie specjalne pętelki, które są. My naprawdę jak projektujemy śpiwory, to naprawdę te pętelki nie wszywamy tak sobie, że mamy fantazję łańską i wszyjmy jakąś pętelkę, tak, dla zmylenia przeciwnika. Tylko my je naprawdę robimy po coś. I specjalnie zwracamy uwagę, czy ona jest mocno zamocowana w szwie, czy ona się wyrywa, czy ta tasiemka, z której ona jest zrobiona, jest wystarczająco mocna i ona naprawdę służy do tego, że to spokojnie za to można powiesić. Śpiwór wtedy będzie bardzo szczęśliwy i odwdzięczy się Wam długim użytkowaniem. A jeżeli produkt puchowy nam zamoknie, jak go wysuszyć, tak żeby nie stracił swoich właściwości? Więc tak, jak zamoknie, to suszyć po prostu normalnie. Ważna rzecz, zapewnijcie przewiewność miejsca, w którym suszycie rzeczy puchowe, zwłaszcza po praniach, po takim całkowitym przemoczeniu, dlatego żeby nie miały potem brzydkiego zapachu. Tu jedna uwaga, łazienka nie zawsze jest najlepszym miejscem do tego. Wskazówką, czy łazienka jest dobrym miejscem, czy nie, jest częstotliwość wymiany silikonu wokół urządzeń sanitarnych. Jeżeli wymieniacie go co roku, bo zachodzi pleśnią, mimo tego, że silikon jest dodatkiem jakiejś dziwnej chemii antypleśniowej, to znaczy, że macie kiepską wentylację w łazience i zróbcie to na środku salonu. W razie czego powołajcie się na mnie, jakby życiowy partner, partnerka był niezadowolony z leżącego śpiwora na środku salonu. Ostatni temat, jaki chcemy poruszyć, to jest pranie produktów puchowych. To jest temat zupełnie na osobny podcast, nie mamy tyle czasu, więc może jak najkrócej. Jak prać produkty puchowe? Najprościej w pralce, na lewej stronie 30 stopni, wełna, łagodny środek piorący i nie załamujemy się jak otworzymy pralkę po praniu, bo będzie to nie rokowało na jakikolwiek sukces. Trzeba to potem po prostu wysuszyć. Jak suszymy, nie wieszamy tego, tylko rozkładamy na płasko. Niekoniecznie na podłodze, ale na przykład na suszarce takiej do prania, byle rozłożyć to płasko, nie będzie nam się puch w momencie wysychania przesuwał mocno w komorze i gdzieś tam się blokował. A te wrzucanie piłek tenisowych do pralki? No tak, więc... Można na forach wyczytać. Z piłeczkami to ja zawsze mówię, że tak, po pierwsze nie do tenisa, nie do ping-ponga, tylko do tenisa, po drugie nie do pralki, tylko do suszarki, a po trzecie nie do suszarki takiej teraz, tylko takiej suszarki z lat 90. A pranie w pralniach wodnych, czyli takich, które są w marketach, to ma sens? Ma sens. Trzeba zadać dwa pytania. Trzeba zastanowić się, czy to się opłaca, bo można to zrobić w domu. Ale trzeba zadać dwa pytania. Po pierwsze, czy przyjmą do prania? A jak oni powiedzą, że tak, to trzeba się zapytać, czy już prali. Jeżeli obie odpowiedzi są twierdzące, śmiało dawać. Jeżeli na którekolwiek pytanie jest zawahanie, pójdźmy do innej pralni. Dziękujemy Ci, Wojtek, za spotkanie. Myślę, że bardzo wiele wiadomości przekazałeś naszym słuchaczom i bardzo praktycznie wiadomości i mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy, aby bardziej szczegółowo poruszyć ten temat. Do usłyszenia. Tak. Do usłyszenia i przepraszamy za dźwięki, które są w tle, ale jesteśmy na krakowskim festiwalu górskim, który zawsze odbywa się na początku grudnia w Krakowie. Zapraszamy, bo to świetna impreza, a jak jest duża impreza, to i dużo ludzi się w pokoju prasowym przewija. Mam nadzieję, że dało się tego wysłuchać. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Górski podcast 8.pl